Witam bardzo serdecznie. To jest Mega Man 2. Ja jestem Gentler, a wy jesteście na moim YouTubie. Chcecie bardzo zobaczyć Mega Man 2, więc macie oto Mega Man 2. Możemy sobie wybrać poziom trudności. Nie wiem, czy będę się bawił w poziom trudny, chociaż tak na potrzeby tego pokazania, że jednak coś potrafię, może włączymy sobie poziom trudny i po prostu będę się męczył tutaj przez 3 godziny, które akurat mam. Co wy na to? Ja też uważam, to świetny pomysł. Mega Man 2, bezpośrednia kontynuacja, podobnie jak w poprzednich przypadkach gier, bezpośrednia kontynuacja jedyneczki. Logo bardzo podobne, jedyna różnica to jest ta magiczna dwójka, która pojawia się pod spodem. Co jest istotne, Mega Man 2 jest upgrade'em jedynki, tak jak w poprzednich sequelach, pod każdym względem, co zobaczymy grając. Przejdźmy do tego, co oferuje nam ta gra. Podobnie jak poprzednio, mamy tutaj ekran wyboru przeciwnika, poziomu, do którego chcemy wejść. Podobnie jak poprzednio, jest tutaj kolejność, którą opłaca się podejmować przez wzgląd na łatwe potem radzenie sobie z kolejnymi poziomami. Jaka to kolejność, to będę wam pokazywał na bieżąco, potem będą poziomy ostatnie. Mega Man 2, najbardziej znana chyba część Mega Mana, bo zrobiła największą furorę. Muzyka, grafika, rozgrywka, wszystko na o wiele wyższym poziomie niż w przypadku części pierwszej. Dopiero jesteście po obejrzeniu jedynki u mnie, mam nadzieję. Jeśli nie, to zapraszam do filmików poprzednich. Może nawet kartę wam zostawię. Mega Man 2, specjalnie dla was. Mega Mana 2 zaczynamy, jeśli się nie mylę, od Metal Mana. Żeby dostać jedną z najwygodniejszych broni do radzenia sobie z czymkolwiek. Mianowicie... Są to takie metalowe piły tarczowe, którymi można strzelać w dowolnym kierunku. Coś, co jest absolutnie bezcenne, jeśli chodzi o Mega Mana. Ever, po prostu. O, tak jak wspominałem w części pierwszej, zbieramy tutaj takie kanistry. One się zapisują tutaj, możemy sobie dzięki nim odnawiać kolejne elementy naszego ekwipunku. Już widzimy kolorystycznie, że grafika ewidentnie poszła tutaj do przodu. Czy ja mogę przejść górą? Nie, nie mogę. To był zły pomysł. Byłem ciekaw, czy mogę przejść sobie górą. Nie pamiętałem, czy mogę. Ewidentnie nie mogę, to był zły pomysł. Nie powinienem tego dotykać. Fuck. Już na dzień dobry widzimy, że są pewne trudności w postaci conveyor beltów, które oczywiście traktuję jak lód i staram się po nich skakać, ale czasem to bardziej utrudnia niż ułatwia. Duże udogodnienie w stosunku do części pierwszej. Mega Man dalej ma problem ze zrywem, ale jest dużo bardziej responsywny niż w części pierwszej. Wy tego nie zobaczycie, ale za to ja w bardzo prosty sposób mogę to dostrzec i robi mi to naprawdę, naprawdę ogromną różnicę, jeśli chodzi o nawet samą przyjemność z tej gry, no nie? Dobra, mamy to. Czy ja mam coś jeszcze wam pokazać? Nie, nie szczególnie. Dobra. Raczej będę się tu starał nie ginąć i jak widzicie, dużo częściej będę tutaj dostawał życia. Przez wzgląd na to, że ta gra generalnie jest uważana za trudniejszą niż jedynka. No jest też dłuższa, bo ma więcej poziomów. Nie wiem, tak samo jak w przypadku jedynki, czy ma skończone continue. Nie pamiętam. Mam nadzieję nie przekonać się o tym, tak jak ostatnio się nie przekonałem, bo zdaje się straciłem tylko 2 bądź 3. No. Tu jak widzicie mamy trochę więcej możliwości, ale to dlatego też, że po prostu gra jest bardziej rozbudowana, to poziomów tych początkowych jest zamiast 6, 8. I podobnie jak w poprzednich częściach starałem się tu utrzymywać jakąś logikę stojącą za... O, dobra. O, ajej. Myślałem, że zrobię to tak dobrze, jak chciałem. Stojącą za tym, który przeciwnik radzi sobie z którym najlepiej. Dobra, spróbujemy zdjąć tego typa. Na szczęście umiem w miarę szybko klikać przycisk strzelania, co jest bardzo przydatne w tym wypadku. Oczywiście można grać tak, jak to większość grała. Ajajaj. Dobra. Większość grała w tamtych czasach, czyli z wykorzystaniem przycisków turbo,
Natomiast ja tych przycisków nie używam. Staram się grać jak najbardziej legitnie. Tak jakbym posiadał własny Nintendo Entertainment System. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale dobra. Zróbmy tak. Bo jak tu wejdę, tylko że ja spadnę, co mi potem, że to sobie tutaj złapię to. Chciałem wam pokazać, jak to działa. No. Nie mam możliwości, żeby to przeżyć. To było głupie z mojej strony. Czyżbym się pomylił? Wydawało mi się, że... Wydawało mi się, że to powinien być pierwszy poziom, ale ewidentnie powinienem mieć tutaj to, co dostałem zaraz niedaleko początku w pierwszej grze. Czyli tworzenie tych mostów. No, ale może się mylę. Może się mylę. Dobra. Dobra. Ja, jak widzicie, radzenie sobie z tym typem jest dość specyficzne. Widzicie, raz się uda, raz się nie uda, jak się mówi, nie? Albo się uda, albo się nie uda. Dobra. To już też znamy, z tą różnicą, że strzelanie do niego go nie zatrzymuje, tak jak było w części pierwszej. Ajajajaj. Dobra. Skakanie bardzo pomaga w tej grze. Bardzo dobrze jest zostawać w ciągłym skoku. A to właśnie dlatego, że pozwala to uniknąć różnych hazardów, a mamy pełną kontrolę nad postacią, więc nie ma potrzeby, żeby się przejmować tym faktem akurat. Jednym? No weź, że postaraj się mocniej. Jak widzicie, nie jest tutaj tak łatwo jak w części pierwszej z pierwszym bossem. Znaczy, unikanie tego nie jest jakoś specjalnie trudne, ale bardziej mówię o tym, że przeciwnikowi nie zadaje aż tak dużych obrażeń. Jednak Gutsman, którego pokonywaliśmy w części pierwszej na początku, dostawał ode mnie dość spore obrażenia ze zwykłego Megabustera, bo był przeznaczony do pokonania na początku. Tutaj nie ma jednoznacznego bossa do pokonania na początku, a co za tym idzie, pierwszy, niezależnie od tego, kogo wybierzemy, będzie po prostu trudny. No nie? Nie zmienia to faktu, że oczywiście jak najbardziej można sobie z tym poradzić. W przeciwieństwie do poprzedniej części, nie zbieramy tutaj tego orba, tak jak w grach z serii Castlevania, żeby pokonać, po pokonaniu przeciwnika, żeby dostać umiejętność, a jedynie kończy się poziom, a umiejętność zostaje nam przypisana w taki oto sposób. Lecimy dalej. No więc tak, jak mówiłem, starają się tutaj utrzymywać jakiś sens logiczny, że można sobie wymyślić, dlaczego dana postać radzi sobie z daną postacią. Mamy teraz piły mechaniczne. Do rzucania. Jak myślicie, który boss jest następny? Daję wam 3 sekundy. Dokładnie. Piła do drewna. Idziemy na Woodmana. Od razu wam pokażę, jak dobrze się to sprawdza. Jak widzicie, teraz możemy strzelać w każdym kierunku. Ta broń to jest moim zdaniem absolutny must have i po prostu w momencie jak tylko ona się pojawia, to nasze życie staje się super łatwe. A co za tym idzie, jest absolutnym must have'em, jeśli chodzi o ten poziom, który przeszliśmy, jest absolutnym must have'em, jeśli chodzi o jakiekolwiek poziomy w tej grze, nie? Trzeba go zrobić, bo po prostu radzenie sobie z tą grą staje się w niebotyczny sposób łatwiejsze. Na szczęście nie ma tego problemu, co w Ninja Gaiden, że jeśli spadnę, to oj. O! Słabo sobie z tym poradziłem, przyznam szczerze. Te pieski pamiętam bardzo dobrze. Nie wiem, czemu on czasem wybiera, żeby sobie smyrnąć takim długim językiem ognia, z którym nie jestem w stanie sobie fizycznie poradzić. A. Jak widać, w najwyższym punkcie skoku daje radę, więc można sobie z bezpiecznej odległości go zdjąć. To nie jest zagrywka speedrunnerska, ale za to bardzo wygodna. Ja absolutnie będę nadużywał tych pił, bo strzelanie we wszystkich 8 kierunkach to jest coś, czego w Megamanach po prostu nie da się przecenić.
nie da się tego przecenić. To jest po prostu niesamowite, jak bardzo upraszcza to grę. Praktycznie w każdym poziomie. Najbardziej. Na szczęście też to jest broń, której z jakiegoś powodu dali bardzo dużo amunicji. Nie jest tak, że bardzo szybko da się z niej wystrzelać, nie? A, zapomniałem, co to robi. Damn it. Bardzo uprzejmie poproszę. Więcej amunicji. Na szczęście więcej dostaję niż wystrzeliwuję. No, nie do końca, ale... Cztery piły są potrzebne. Były takie czasy, że jak grałem w Mega Mana, bo to jako, że te specjalne zdolności są skończone, no to dosłownie liczyło się hity na każdego przeciwnika, żeby wiedzieć. Ile jest potrzebne, żeby zabić danego wroga, nie? Tak, żeby jak najmniej amunicji marnować. Natomiast... Ops. Jak widać, nie na wszystkich to się sprawdza. Ale na tych, na których się nie sprawdza, to takich w ogóle nie opłaca się strzelać, jak widać. Dobra, udało się. Dotarliśmy do bossa. Boss prawdopodobnie nas zabije, no bo oczywiście mam jeden hit. Mógłbym teoretycznie zużyć energię. Skoro już ją zebrałem, powinienem ją teoretycznie zatrzymać, ale jeśli stracę kiedyś continue, to ona i tak pójdzie do piachu, więc lepiej mieć życia. Tak na moją. To jest o tyle trudny boss, że można go trafiać tylko w konkretnych momentach. Na szczęście te piły zadają mu całkiem sporo obrażeń. To... że mamy tutaj te zdolności, nie daje nam takiej przewagi jak w poprzednich grach, jeśli chodzi o zabijanie tych bossów, ale dalej ta przewaga jest ogromna. Jak widać, zadawałem mu mniej obrażeń niż zadawałbym bossom z tym odpowiednim atakiem w poprzedniej grze. Natomiast dalej, no, walka była turbo prosta, bo dostawałem praktycznie każdym atakiem, a i tak wygrałem. No i dobra, mamy dwa poziomy skończone i teraz jest pewien problem, to znaczy, no, zdobyliśmy broń, którą jest Leaf Shield, która tworzy nam ochronę z liści, a potem ją rzuca. No i teraz pytanie, czy liście poradzą sobie z Hitmanem? No raczej nie. Czy liście poradzą sobie z Flashmanem? Kto wie, co mają liście do światła? Z Crashmanem? Ciężko powiedzieć. Z Quickmanem? Airmanem? Bubblemanem? Generalnie tak, moje rozumowanie jest takie. Airman, Hitman i Crashman to są ewidentnie źli wrogowie na Leafmana, w sensie na liście, no bo wszystkie te trzy rzeczy są w stanie bardzo prosto. Ten liść się zdmuchnie, ten je spali, ten je rozwali. Flashman po prostu nic do liści nie ma. Quickman też i Bubble też. Więc który z nich coś ma? Bubbleman. Nie wiem czemu, nie mam pojęcia. Może dlatego, że bąbelki po prostu, że bąbelki łatwo się niszczą liściem. Nie wiem, czy coś. Jeśli potraficie wymyślić, dlaczego, przepraszam. No właśnie. Dlaczego liście są dobre na bąbelki, to zapraszam do napisania w komentarzu. Nie mam pojęcia. Najbardziej kreatywna odpowiedź zostanie ode mnie serduszko. Dla odmiany nie dam serduszka wszystkim. Ała, tylko jednej osobie. Dlaczego bąbelki dobrze sobie radzą? Liście dobrze sobie radzą z bąbelkami. Tak wygląda nasza broń obecna. Generalnie włączam ją i to sobie tak będzie. Mogę sobie skakać i zostać. Ale jak wcisnę jakąś strzałkę, to to wystrzeliwuje. Może to będzie dla was jakaś podpowiedź. Nie, potrzebuję tego, a to dlatego, że te żaby wtedy zdejmuję. Sprawnie.
Dobra. Jump, 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 jump. Jeden to się nawet nie zorientował, że skoczyłem. No to lecimy. Jak widzicie, dużo więcej tutaj dostaję bonusów. Za tym idzie, ta gra jest trochę bardziej wybaczająca pod tym kątem. Tak samo więcej życi dostaję. Więcej po prostu... Hapa-apa. Więcej dostaję amunicji. Więc generalnie można się tu dużo lepiej bawić z tymi broniami, bo... One się raczej nam po prostu nie skończą. To jest przyjemne po prostu. No miło jest móc skorzystać z broni, które ta gra nam daje. Bo ograniczenia jedynki polegały na tym, że... dość często trzeba było się z tym ograniczać. A ograniczanie się jest o tyle irytujące. No. Że no, gra daje bardzo wyjątkową zdolność do tego, żeby przejmować broń przeciwników. I daje nam bardzo dużo różnych broni, a bardzo ogranicza zdolność korzystania z tych broni. Kiedy po prostu chciałoby się z nich postrzelać, po prostu z czystej przyjemności. Moim zdaniem nie dotknąłem. Wiedziałem, że to mnie zabija. Po prostu wydaje mi się, że nie dotknąłem, ale może dotknąłem. Tak jak widać, trzeba bardzo delikatnie tapować przycisk. W momencie jak puszczam skok, to on zaczyna tak jakby trochę spadać, no nie? Nie zatrzymuje się do końca w miejscu, jeszcze leci trochę do góry. Więc trzeba brać pod uwagę wszystkie wektory tego ruchu, żeby po prostu nie władować się w żadną z tych czarnych min. No dla mnie to są miny z sapera. Wiecie grać sapera? Okazało się, ja bardzo od dziecka umiem grać w sapera, nie? Wiem jak się gra w sapera, wiem na czym saper polega po prostu. A okazuje się, że jest bardzo dużo ludzi, którzy nie mieli pojęcia o co w saperze chodzi, po prostu randomowo klikali przyciski, bo myśleli, że to taka gra loteria, nie? Ja to byłem w totalnym żoku. No ja gram w sapera od dzieciaka, ja umiem grać w sapera. Przechodzę sapera na hardzie i tam na tych poziomach powiedzmy wyższych. Czyli że jak sobie dopiszesz, żeby było jeszcze więcej bomb. Oczywiście tam już jest taki moment, gdzie faktycznie... Są takie momenty, gdzie faktycznie okazuje się, że już nic innego jak szczęście ci nie pomoże. Ale generalnie to nie jest gra polegająca na szczęściu. Umiecie grać sapera? Starzy ludzie, którzy to oglądają, bo raczej takie gry to oglądają tylko starzy ludzie, jak ja. Powinienem grać piosenkę jak Artur Andrus. To był hymn 40-latków chyba? To się nazywało? Nie pamiętam. To ja nagram hymn 30-latków. No. Hymn milenialsów. Już 9-6 to już chyba Gen Z. Nie jestem pewien. A, fuck. Broń powinien zmienić. Kurde. Co? Ja coś źle zrobiłem? Wow, ja chyba źle poszedłem, odwrotnie jakoś poszedłem, słuchajcie. Bo tu ewidentnie metal się sprawdza, więc... Tu się metal sprawdzał bardzo dobrze. To ja coś źle poszedłem, no nieważne. Wydawało mi się, że ten sobie radzi... To nie wiem. To metal bubble też nie ma większego sensu, ale... No. Skończył mi się rosół już, więc... Rosół w kubku, więc muszę się napić herbaty. No to lecimy dalej. No dobra, ty to może... W takim razie z kim sobie radził Woodman? Ja. Może z Ermenem? Ty, może ja jestem głupi, może to był jednak Ermen. A teraz mam jeszcze... Bubblemana. A Bubble to, no, to jest woda, to pewnie z Hitmanem. To pójdziemy na Hitmana?
Nie no, z czymś musiał sobie radzić ten Leaf Shield. Może z Armanem jednak. Kurczę, nie pamiętam, czy ja w dobrej kolejności robię te poziomy? Nie wiem, nie mam pojęcia, słuchajcie. Dobra, nieważne, no. Bawimy się. Okazuje się, że wam drobi daje... No tak. Daję wam złe protipy. No cóż. Bywa. Ajaj. Dobra. Czemu ja w ogóle się bawię nie metalem? Używać Leaf Shielda. Potencjalnie. Ale mogę też używać metala. Po co psuć, jak działa? Och, HP. Przydałaby się bardziej amunicja, bo nie tracę na razie HP. No to jest hamuwa zwykła, nie? Żeby pojawiać przeciwnika poza moją linią wzroku. No zwykła hamuwa, nie? Okej. Okay. Takie HP mi się przyda. Gdzie mam teraz iść? W lewo, w prawo? Skąd mam wiedzieć? Halo! nie wolno mi tak robić! Ech. Może próbowałem teraz tak zrobić. No ja mam naprawdę ułamek sekundy, żeby to sensownie ograć. Dobra, udało się. Ale moim zdaniem to było strasznie jakby ciężkie. Wydaje mi się, że to by zależało od tego, w którym momencie zespawnowałbym tego przeciwnika. O nie! Uf. Dobra. Przede wszystkim nie chciałbym spadać, a jednak... Istnieje duża szansa, że jak dostanę obrażenia, to spadnę. Jak dobrze, że dostaję tak często życia w tej grze. Że ani razu nie straciliśmy continue dzięki temu, także... Naprawdę trzeba doceniać, jak hojna jest ta gra, jeśli chodzi o rozdawanie mi żyć. Denerwujące jest to, że zawsze jak złapię jakiś bonus, który mi ładuje pasek, to na chwilę się gra zatrzymuje. Strasznie mnie to wkurza. Dobra. Czy miałem rację? Faktycznie się pomyliłem. I tutaj powinien być... Woodman? Tak, to jest to? To. To jest Ermen. Czy ty dostajesz jakieś wyjątkowo wysokie obrażenia z mojej obecnej broni? No, ciężko powiedzieć. To... Babu. O! A, z tego to w ogóle nie dostajesz obrażeń. Ewidentnie z tego dostawał obrażenia. Założyłem, że dostaję, więc go spamowałem. Okej. Okay. Tutaj był wiatr zrobiony, żeby mnie w razie czego wmyć w niego, jakbym stanął za nim. Na szczęście nie było potrzeby mnie ratować. Jak widzicie, bosiki to generalnie jest prosta sprawa w Mega Manach, jak się wie z czym podejść. Ale nie byłem przekonany, że faktycznie tak będzie. No proszę. Łatwo. Oła. Za długo dzisiaj siedziałem przy komputerze. Ojojoj. O, tutaj co jakiś czas, jak robimy kilka poziomów, to dostajemy itemy tak zwane. Czyli jakiś ułatwiacz, kolejną taką broń, ale bardziej... Kolejną rzecz, zmianę Megamena, nową broń, ale ta broń jest do zręcznościowych zagadek środowiskowych, a nie do pokonywania przeciwników, bardziej do pokonywania przeszkód. O, w ten sposób powinienem powiedzieć. Dobra. To pamiętam, że Ermenem możemy sobie poradzić z Crashmanem. Tego jestem praktycznie pewien. No, także no, mam nadzieję, że się nie mylę tym razem.
Ja tymczasem pokażę wam jeszcze... A, dobra. Najpierw zróbmy tak, że wezmę to. Zabiję tych typów. Ach, one się będą pojawiać na skończoność. Bardzo lubię tę grę, jeśli chodzi o muzykę. Chociaż ewidentnie, moim zdaniem przynajmniej, do kontry się nie umywa. Do kontry, do Ninja Gaiden, absolutnie. Ale jest taka wesoła, kolorowa. To jest bardziej taka trudna zręcznościówka dla dzieci. To znaczy, jeśli Chip i Dale był prostą grą dla dzieci, Contra i Ninja Gaiden to są raczej gry dla nastolatków, którzy już umieją grać w gry, no to Mega Man jest gdzieś po środku. Dzieciaki też sobie z tym poradzą. Ale za pierwszym podejściem nastolatkowie też będą mieli pewien problem z nim. Nie? O, to jest mój item. Ten robi takie coś. Nie? Fajna rzecz. Przepraszam, Metal Man. Fajny jakiś dodatek do tej gry. Bardzo przyjemna rzecz do po prostu uprzyjemnienia sobie rozgrywki, czy... No i to już jest oficjalne, nie jest jak gdzieś tam schowane za jakimś panelem w środku poziomu Catmana. Tak jak w przypadku bonusa M. Naprawdę nie wiem, czy ten bonus M w takim razie powinienem był złapać, czy nie. Nie mam pojęcia. To dziwne było strasznie, że takie coś mi się tam... Że wydaje mi się, że to było potrzebne, wręcz niezbędne, żeby poradzić sobie z poziomem. Tutaj dużo łatwiej idzie farmić te itemy, nie? Ale to też dlatego, że w późniejszych poziomach, tych ostatnich szczególnie, używanie amunicji, zużywanie się jej jest wyjątkowo upierdliwe. Więc farmienie może być często potrzebne, szczególnie jeśli byśmy potencjalnie umierali. To jest dużo bardziej tutaj widoczne niż w jedynce, ale to jeszcze sobie zobaczycie, jak będę umierał w ostatnich poziomach. No bo w ostatnich poziomach oczywiście, że będę umierał. One są nie dość, że trudne, bo skok poziomu trudności jest olbrzymi, tak jak przeważnie to jest w tych grach NES-owych. Dobra, nie pojawi mi się na twarzy. Zacząłem strzelać, bo się bałem, że mi się pojawi na twarzy. Skok poziomu w ostatnich poziomach, w ostatnich fragmentach tej gry jest ewidentnie widoczny. Ajaj, zbytnio się przybliżyłem. Tutaj też się spada? Tak, nie wiem, bo wcisnąłem przyzwyczajenie wcisnąłem strzałkę, żeby się uratować potencjalnie. No. Szlak. Nie wiem, czy oglądaliście anime, kreskówkę Megamena, bo to jest w ogóle coś, z czym Megamena ja akurat kojarzę bardzo mocno. Szczerze mówiąc, to wcześniej chyba oglądałem kreskówkę, niż grałem pierwszy raz Megamena, chociaż głowy nie dam. Kreskówka była jedną z moich ulubionych, naprawdę uwielbiałem kreskówkę Megamena. Była Megaman EXE, to się chyba nazywało, tak? Bardzo fajna kreskówka. Naprawdę taka dla mnie całkiem przejmująca. Jeszcze do tego... Uwaga, tutaj spoiler końcówki pierwszego sezonu. Taka nagła śmierć głównego bohatera. Wow, byłem dzieciakiem w takim szoku. To była jedna z pierwszych sytuacji, jak ja po prostu oglądając coś, miałem takie silne emocje w sobie. Ja się praktycznie poryczałem, jak Mega Man umarł, nie? Nieprawdopodobne to było. No i tam się... z czasem działy się tam coraz dziwniejsze rzeczy, coraz więcej takich... dziwnych rzeczy. Nie każdemu się podobały te następne sezony. Ale jeśli chodzi o turniej... turniej, czyli sezon pierwszy, no to nie sądzę, żeby on miał jakichś przeciwników. Naprawdę bardzo dobra bajka, bardzo dobry sezon. Polecam serdecznie. Mogłem w sumie z tamtego ekranu to zrobić. Zaraz zginę, co? Tak. No!
Serio? Proszę tak nie robić. No i... Do wycięcia. Do wycięcia, koniecznie. O. Tak, miałem rację, ale ciężko się tym trafia. Ja... Zginę to. Strasznie ciężko się tym trafia. Na szczęście, znając kolejność, łatwo jest przejść te bossy, bo unikanie tych przeciwników byłoby strasznie trudne. Crash Bomber! Crash Bomber! Dobra, a to teraz tak, zdobyliśmy broń Crashmana, ale nie wiem, czy Crashman był kogokolwiek. Do kogo mógł być Crashman? No właśnie taki jest problem, w poprzedniej grze mieliśmy Firemana, Icemana, tam Leafmana, czy jak on się tam nazywał, takich gości, którzy... Miałem bombę, no to bombą wysadzam Buldera. Mam Buldera, no to prawdopodobnie sobie poradzę... No, wy wiecie, o co chodzi, nie? Prąd z wodą, woda z ogniem, tam ogień z liściem, czy z czym to on sobie radził. Raczej tam prosto byłoby kminić, kto z kim. A tutaj? No, dobra, ale mam buble, to chociaż pójdę do Hitmana. Myślę, że to nie powinno być... To powinno być raczej oczywiste, że bombelki poradzą sobie z Hitmanem. Jednego odbija, ale do tego zabijało na raz, nie? Tak. Moglibyście mi chociaż nie spawnić się na twarzy centralnie, serio. No matko, jeśli mogę grać w Mega Mana tak jak grałem w Kontrę, po prostu, w sensie mieć taką pełną kontrolę strzelania w dowolnym kierunku, no to ta gra staje się o wiele prostsza. Nie wiem, czy zauważyliście, że z tym Metalmanem w tej dwójce sobie radzę dużo lepiej niż radziłem sobie w jedynce. A to właśnie dlatego, że no... ostatnio ogrywaliśmy wszystkie kontry. I też po raz kolejny przyzwyczaiłem się do kontrowego sterowania i kontrowej kontroli postaci. A teraz jak dostałem... Okej. Dobra, no wiem jak to mam zrobić, no wiem. No, podskoczyłem przecież. Nie wiedziałem, czy dam radę doskoczyć, więc wolałem sobie wybrać to miejsce. No, myślałem, że muszę rozwalić ścianę. Ej, halo! Halo! Zły timing. Zginę. Tak, celowo dostałem teraz. Pojawił się klocek i mnie zabił. Powinienem przeskoczyć na lewą stronę. Dobra, przelecimy sobie po prostu ten poziom, elo. Co ja się będę męczył? Tylko sobie zużyłem cały tam nakład tego, ale trudno. Aha. Ja naprawdę muszę do takiego stopnia pamiętać te rzeczy? No, Jesus. Jeszcze raz. Tom. What the fuck, man? What the fuck? To nie powinno mieć jakiegoś patternu pojawienia się, w sensie czasowo?
No przecież to jest bez sensu. No ja nie mam już dwójki. Czemu ja to zużyłem? Głupi ja. Ja skaczę na czuja, słuchajcie, to jest... Totalnie na czuja wszystko robię. Totalnie. No nie oddali, no nie oddali. Raz. Dwa. Trzy. Skok. Myślałem, że dam radę. Damn it. Dobra, wiecie co? Życie sobie złapię. Hello! What the fuck? Nie! Nie, 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 dobrze, nie. No teraz już się zdenerwowałem, nie? Jak ta gra mogła mi tak zrobić? Czemu ja... Ja już przysypiam po prostu przy tym fragmencie, no. Tak mi się już dobrze gadało. Jump. O! O! Tuk! Tuk! Nie będzie trudniejszego fragmentu w tej grze. Idź stąd. Nienawidzę cię. C. Zgiń. Zgiń. Dobra, chyba nie powinienem cię bić w ogóle. Gdzie są moje buble? Tak, to buble. Jesus! Nienawidzę tej gry, nienawidzę jej, już nienawidzę, no. Gin, bum, gin, gin, nie wkurzaj mnie. Gin. Nie przeszkadzaj mi już. Gin. No. Walka z bossami w Mega Manie, słuchajcie. W każdym jednym to tak wygląda. Bo zawsze są te wzmocnienia, które po prostu pomagają radzić sobie z przeciwnikami. Atomic Fire! Dawaj, co tam masz dla mnie? Skompletowałeś mi item? Nice, cieszę się. Super, dostałem item 1. Dzięki. Dobra.